Moim ulubionym czasem w historii i w historii sztuki jest początek XX wieku. Duży dystans do dotychczasowych myśli filozoficznych i religijnych. Czas awangardy, genialnych artystów, ale też pesymistycznych tendencji. Poczucie nowości, zmiany i postępu, przynajmniej jeśli zebrać najlepsze dzieła z tamtego czasu. Awangarda krakowska pisała o mieście tłumów, automobili i wieżowców, po którym jeździło kilka tramwajów, ale ruch był odczuwalny bardziej niż dziś, w obrębie murów rynku. Wtedy jechano szansą i potencjałem, a dziś poczuciem zbędnego zamieszania, bo którego co dzień się żyje. Miasto wydaje się kanciaste. Dachy są kanciaste jak u przybosia, ale i myśli są. Wizję przyszłości, dalekiej przyszłości, zastępuje wizja jutra. Odjąć komputerem ruch uliczny i zostanie skansen. Miasto skansen, uczelnia skansen, stragan z warzywami skansen, opieka medyczna skansen. Ułatwiajmy to wszystko kanciaste. Szukam w mieście poezji, ale mało jej w cenach. Nazwy ulic wdzierają się w mózg i pachną pyłem. Antypoglądy wdzierają się w mózg. Główny cel w życiu to poczucie stabilizacji. Złudne, iluzoryczne bezpieczeństwo. Na wyspę szczęścia niebo spadło we fragmentach. Pożoga. Szczęściem wulkan spisał szlaki tam, gdzie unosi się woda. I co z tego? Nic z tego. Mamy tratwę. Dachu szkoda i zwierzęta dotknięte. Obawiały się polowań. Czy ów czas nadchodzi, czy zawsze tu był? Czy jako przeczucie, czy jako pył? Ten czas nadchodzi, kiedy mało tu się zmienia. Cichy dzień, chłodna dal, to i brzask, i świt. Krople na kosmykach cząstką bezmiaru burzy. Rozchodzą się, rozchodzą, koła z kałuży. Znów obserwuję spod brwi, zza czoła. W praktyce, w teorii mnie nie ma. W praktyce wolałbym, żeby mnie nie było. Choć nie odejdę, zaraz wrócę. Chociaż wrócę, w teorii mnie nie będzie, a w praktyce spróbuję. Wystukuję litery, nie kreślę, jako podręcznikowy przykład dziecka tego wieku. Wypływka emocji powstałych tu i teraz. Napiszę rozmówcy. Zniknął. Zawsze musisz patrzeć jak pasażer po przystankach, na ich milczące spojrzenia. Przemoc i legitymacja, katatonia tego miasta. Ta rytmika to ich problem. Jeśli chcesz w tym uczestniczyć, to pogrążysz się na dobre. Te czasy są jak koszmar niosący się echem. W echu tym krzyczą ci, co myślą, że wiedzą najlepiej, a od nich lepsze już zgliszcza, bo niosące więcej prawdy. I to one tu zostają. Więcej krzyku, śladów żadnych, małych sił. Tych paru chwil ślad rzucony cieniem na pył. Choćby znikł? Niechby znikł, a zawita podmuch ciepła i to ciepło cię odczuje. Jeśli zechce, także pełnia. Awangarda to dziś ludzie, którzy dopilnowali tego, by odejść, lub ludzie, których rówieśnicy dawno temu młodo umarli. Umierają poprzednicy, a awangarda żyje w popkulturze i promocji. Nie wiem, szukam poezji.